Cześć, chciałem Wam dzisiaj pokazać swój komputer na Linuxie. Działam już na Linuxie od paru dni. Zaraz Wam pokażę informacje o systemie. Nie to. To będzie tutaj. Ogólnie co się stało? U mnie w komputerze wydarzyła się taka przykra rzecz, że ogólnie wiecie, zdech mi dysk systemowy, a ja mam u siebie w komputerze, w którym miałem Windows, miałem dysk NVMe. O, jest informacja o systemie. Więc zobaczcie. Quadro P400, układ graficzny. I ogólnie padł mi dysk systemowy. Mam Goodram PX500, 512 GB. No i ogólnie co się stało? No i pewnego dnia, jeszcze przed rozpoczęciem w ogóle aktualizacji do Windowsa 11, zdech mi kurde dysk systemowy. Panel Nvidia. Proszę. Parametry grafiki. Quadro P400. Jaka jest temperatura karty? Proszę bardzo. W tym komputerze ta karta się nawet nie poci. Działam na Linuxie, którego widzieliście. Więc tak wygląda przesiadka z Windowsa na Linuxa. Piękny pulpit z pięknym zdjęciem. Zdjęcia się zmieniają co 10 minut. A to wygląda po prostu sam komputer. Jest to ten serwer do projektów naukowych, który pokazywałem wcześniej. A mój komputer stoi zaraz obok, za fotelem. No niestety, dopóki nie kupię dysku systemowego, działam sobie na Linuxie. I powiem szczerze, jestem z tego zadowolony, bo ja ogólnie nie gram w gry komputerowe dużo, ale bardziej to pracuję sobie i robię różne rzeczy. A ja na przykład, ktoś się zapyta, ciekawe co ty możesz robić? A już wam pokazuję, bo dla mnie to nie jest żadna magia. Proszę bardzo. Projekty naukowe sobie przerabiam. Wstrzymane na razie wszystko, bo komputer jest w użyciu, ale jak nie używam komputera, to te wszystkie projekty zapierniczają sobie. No. Zadania, projekty, Radioactive Home, a tutaj zero, bo tu nie mam czujnika, ale komputer to przetwarza. W sumie to można usunąć, bo i tak to nic nie... Wynik, tu mam wynik niezły, a to po prostu usuniemy ten projekt, bo tu nic, nie mam czujnika po prostu do komputera, o. I to nic nie daje, że ja go robię. Musiałbym się zaopatrzyć w czujnik. No i dobra. I to byłoby na tyle, trzymajcie się, tak to wygląda u mnie od zaplecza.